Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest ekstremum funkcji, w naszym wypadku dwóch zmiennych. Jest to jedno z wielu ekstremów, które wyliczymy wspólnie. Potrzebujecie na pewno, żeby rozpocząć to zadanie, tablic z pochodnymi, ze wzorami na pochodne i ewentualnie krótkiego przypomnienia na temat macierzy. Oczywiście kartka papieru jak najbardziej się przyda oraz coś do pisania, więc zaczynamy. Moi drodzy, na tablicy funkcja, przykładowa funkcja dwóch zmiennych x i y, która wygląda tak niepozornie, można tak powiedzieć, ale już na początku powiem Wam, że jeżeli nie pamiętacie, to warto by było, żebyście w tym momencie zatrzymali film i udali się do przypomnienia o pochodnej złożonej, ponieważ będziemy tego typu pochodną liczyć. Jeżeli pamiętacie, natomiast nie przedłużając, zaczynamy liczenie tego przykładu. Pierwszą rzeczą, którą zawsze robimy, czy to w przypadku pochodnej jednej zmiennej, funkcji jednej zmiennej, czy wielu zmiennych, to jest wyznaczenie dziedziny funkcji. I teraz, moi drodzy, naszą dziedziną funkcji będziemy sobie rozpatrywać osobno dla x-ów i dla y-ków. Spójrzmy sobie na x-y. Funkcja e do potęgi, funkcja wykładnicza e, to nie jest funkcja, która ma jakieś ściśle określone wymagania. W tej potędze może być wszystko, co chcemy. Więc jakiekolwiek liczby chcemy, to w tej potędze mogą być. I patrzymy, że tutaj mamy x-y, tak, i tu mamy y-ki, czyli nie mamy żadnych ułamków w tej potędze, nie mamy żadnych logarytmów, pierwiastków w tej potędze, więc na dobrą sprawę nie mam żadnych zastrzeżeń co do x-a. Czy mam zastrzeżenia co do y-ka? No też nie, bo tutaj też nie ma żadnych ułamków z y-kiem, pierwiastków, więc wszystko jest w porządku. Czyli zarówno x, jak i y należą do zbioru liczb rzeczywistych. Krok drugi, moi drodzy, to jest wyliczenie pochodnych cząstkowych po x i po y z naszej funkcji. Rozpoczniemy od wyliczenia pochodnej po x. Jak już wspominałam, będziemy tutaj mieli do czynienia z pochodną złożoną. Pamiętacie, że pochodna złożona to jest taka pochodna, którą liczy się jakby kilka razy. Najpierw z tej najbardziej zewnętrznej funkcji, z tej głównej funkcji, a potem jak cebulę rozbieramy i dochodzimy do tych wewnętrznych funkcji. I teraz tak, ponieważ liczymy pochodną po x, to naszą stałą jest y, więc zaczynamy. Naszą najbardziej zewnętrzną funkcją jest funkcja e do potęgi. Pochodna z funkcji e to jest e, czyli pochodna z e do x to jest e do x. Czyli w naszym przypadku przypisujemy na początek tą pochodną, znaczy tą funkcję, ponieważ jak mówiliśmy, pochodna z niej to jest to samo, można by tak powiedzieć. Czyli jakby nie piszecie tego, jak to jest we wzorze, tylko piszecie tak, żeby to było zgodne z tym, co wy macie tutaj w wykładniku. I teraz mamy razy i zaczynamy rozbierać cebulę, czyli zaczynamy dokopywać się do naszych funkcji wewnętrznych, ponieważ funkcje wewnętrzne to są zazwyczaj te funkcje, te elementy, które uległy zmianie. Czyli jeżeli my zazwyczaj mamy funkcję e do x, to naszą funkcją wewnętrzną będzie to, co się zmieniło, czyli jakby x wymieniło się na to całe wyrażenie, czyli my liczymy pochodną z tego całego wyrażenia po x, czyli y jest stałą. Czyli uważajcie na tego minusa tutaj, ja sobie może go zapiszę tak o w ten sposób, żebyśmy się nie pomylili. Czyli mamy tak, pochodną z x kwadrat to jest 2x. Y jest stałą, czyli tutaj będzie 0, czyli nic nie pisze. Dodać, pochodna z 2x to jest 2. Czyli to wygląda właśnie w taki sposób. Możecie sobie to potem wymnożyć, tutaj ten minus usunąć. Ja na razie to w ten sposób zostawię. Dalej mamy pochodną po y, czyli idea ta sama, tylko że stałą jest x, ale ponownie muszę policzyć pochodną złożoną. Czyli moją funkcją zewnętrzną, moją funkcją główną jest e. Pochodna z e do x to jest e do x, czyli jakby pochodna z e do potęgi to jest e do potęgi, czyli muszę najpierw przepisać x kwadrat plus y kwadrat plus 2x i znowu rozbieram jak cebulę, czyli liczę pochodną wewnętrzną, a moją funkcją wewnętrzną jest właśnie ten tutaj wykładnik minusa, pamiętam o moim minusie, czyli minus przepisuję i pochodna
z tego wyrażenia. X jest stałą, bo liczę po Y, czyli tutaj będzie 0, czyli nic nie wpisuję. Dodać pochodna z Y kwadrat, to będzie 2Y, a pochodna z 2X, jako że X jest stałą, 2X też jest stałą, to będzie 0, czyli już nic nie piszę i na tym kończę moją pochodną. Uff, nie było tak źle, chociaż mówię, jeżeli nie pamiętacie, na czym polega pochodna złożona, to tutaj może być troszeczkę trudno. I lecę do kroku trzeciego. W kroku trzecim, jak pamiętamy, tworzymy... O, zróbmy sobie taką przegródkę może tutaj. W kroku trzecim będziemy stwarzać układ równań, czyli mamy e do minus x kwadrat plus y kwadrat plus 2x razy minus 2x plus 2. Zaraz tablicę odsłonię, żeby było widać. To się równa 0. O, w ten sposób. I tak samo przyrównujemy tą drugą pochodną. X kwadrat plus y kwadrat plus 2x minus 2y równa się 0. Czyli przyrównujemy obie pochodne, które wyliczyliśmy wcześniej w kroku drugim, do 0. W tym momencie powstaje układ równań, z którego wyliczamy punkty, które mogą być ekstremami. I to zrobimy na naszej tablicy pomocniczej, zatem zapraszam właśnie teraz do tablicy pomocniczej, na której rozwiążemy sobie ten układ równań. Pozwoliłam sobie w tym momencie tutaj układu równań już ten minus włączyć jakby w nawias, pozbyć się go, więc to wygląda w ten sposób. No i cóż, jak to zrobić? Mamy, moi drodzy, liczbę e w naszym układzie równań. Liczba e jest to taka cudowna liczba, która zawsze jest większa od zera, ponieważ cokolwiek wstawimy do jej potęgi, jakąkolwiek liczbę, to zawsze w wyniku to będzie różne od zera, co więcej większe od zera, więc my spokojnie możemy sobie oba równania przez tę liczbę obustronnie podzielić, czyli dzielimy sobie przez tę liczbę. Czyli ja po prostu pozbywam się tego wyrażenia. Czyli jak pozbędę się tego wyrażenia, to co mi zostanie? Tutaj, żebyśmy też widzieli, co tutaj o, do końca jest napisane. To co mi zostanie? Z pierwszego równania zostanie mi tylko minus 2x minus 2. Jeżeli 0 podzielę przez cokolwiek, to zawsze będzie 0. Chyba że przez 0, to wtedy będzie symbolnie oznaczony. No i teraz, jeżeli ja tutaj podzielę, to tutaj zostanie mi minus 2y równa się 0, czyli układ sprowadził się do bardzo łatwego układu, z którego ja już na przykład wiem z drugiego równania, że jeżeli podzielę przez minus 2, to y będzie równy 0, czyli ja wiem, że tutaj już mam pierwszą, natomiast na górze mam tylko też x, więc mogę sobie przekształcić, czyli minus 2x równa się 2, i jak podzielę na minus 2, to x będzie równy minus 1. Czyli wyszły mi konkretne liczby, chociaż układ równań wydawał się być taki nie do ogarnięcia. Stąd wnioskuję, że kandydatem na moje ekstremum jest punkt minus 1 i 0. Wracamy do tablicy głównej. Witam z powrotem na tablicy głównej. Naszym punktem, naszym kandydatem na ekstremum jest punkt P minus 1, 0. Zatem możemy ruszać z naszym zadaniem dalej. Jak pamiętamy, w czwartym kroku obliczaliśmy pochodne drugiego rzędu, czyli obliczaliśmy pochodną drugiego rzędu po x kwadrat, obliczaliśmy pochodną drugiego rzędu po y kwadrat oraz pochodną mieszaną, ponieważ nie ukrywam, że w naszym przypadku te pochodne będą dosyć rozbudowane, więc te pochodne wyliczymy także na tablicy pomocniczej, żebyśmy tutaj nie musieli... żeby po prostu starczyło nam tablicy tutaj, więc w tym momencie ponownie udajemy się do tablicy pomocniczej i gdy powrócimy, będziemy dalej badać nasze ekstra. W tempie ekspresowym witam ponownie na tablicy pomocniczej, na której obliczymy sobie pochodne drugiego rzędu. Moi drodzy, mam nadzieję, że na waszej kartce papieru, którą macie i cały czas z nami liczycie to zadanie, dobrze by było, żebyście tak na bardzo dużym widoku, bez obracania, konieczności obracania kartki, mogli sobie patrzeć na pochodną pierwszego rzędu, którą obliczyliśmy w kroku drugim, ponieważ to się bardzo wam przyda. Więc spróbujmy. Moi drodzy, obliczamy sobie pochodną drugiego rzędu po x kwadrat, czyli polega to na tym, że wracam teraz do pochodnej pierwszego rzędu i jeszcze raz liczę ją po x.
czyli Y jest dla mnie stałą. Niestety tak się stało, moi drodzy, że trochę nam się skomplikowało, bo powstał nam pewien iloczyn w pochodnej pierwszego rzędu. Co więcej, w tym iloczynie w obu czynnikach jest X, czyli niestety, bądź też stety, będę musiała skorzystać z pochodnej na iloczyn funkcji. Pochodna iloczynu funkcji, ja sobie szybciutko zapiszę, co to było w ogóle. Może tutaj. Czyli ja mnożyłam dwie funkcje, f razy g. Mogę sobie tu przesunąć, żeby każdy widział. Dlatego warto mieć przy sobie tablicę ze wzorami. I co? To się rozpisywało mniej więcej w ten sposób. Czyli co ja muszę zrobić? Na początek, patrząc na moją pochodną pierwszego rzędu z x, na początku muszę policzyć pochodną z pierwszego czynnika. Muszę ją policzyć po x. Czyli idę. Mam to, jest to pochodna złożona, czyli jak już mówiłam, najpierw jest to pochodna z funkcji zewnętrznej, czyli pochodna z e, czyli to jest nadal e, minus x kwadrat plus y kwadrat plus 2x, razy, dobieram się do mojej cebuli i liczę teraz pochodną funkcji wewnętrznej, którą jest mój wykładnik, po x. Czyli to będzie co? Minus mi zostaje, tak? Czyli mogę sobie tak zapisać, minus, i tutaj mam pochodną, czyli to będzie 2x, y jest stałą, czyli z tego będzie 0, plus pochodna z 2x to jest 2, razy niezmieniony drugi czynnik, a moim drugim czynnikiem jest minus 2x minus 2, dodać niezmieniony, może tutaj już sobie napiszę pierwszy czynnik, czyli e do minus x kwadrat plus y kwadrat plus 2x razy pochodna z drugiego czynnika po x, czyli pochodna z minus 2x to jest minus 2, a pochodna z dwójki to jest 0, czyli tutaj zostaje minus 2. I żeby to wyglądało też dosyć ładnie, dokonamy kosmetyki matematycznej, czyli wyłączymy sobie wspólny czynnik, czyli e do minus x kwadrat plus y kwadrat plus 2x przed nawias. I co mi zostanie? Patrzymy sobie, patrzymy i widzimy, że tak, moi drodzy, tutaj, jeżeli tego minusa włączę, czyli to by było minus 2x plus, minus 2x minus 2, tutaj o, jak opuszczę nawias, to powstanie mi mnożenie tych samych czynników. Czyli mogę to zrobić w jaki sposób? Mogę na przykład skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Mogę po prostu wymnożyć nawias razy nawias. Ja pozwolę sobie, żeby czas już troszeczkę i miejsce zaoszczędzić, pozwolę sobie napisać wynik. Wy natomiast spróbujcie to wymnożyć w takim tempie i w takim sposobem, jaki Wam jest wygodny. Czyli ostatecznie wyjdzie 4x kwadrat, 4x kwadrat plus 8x, i teraz tak, będzie plus 4, tak, zgadza się, tak, plus 4, i jak wyłączę, to stąd mi jeszcze zostanie minus 2, czyli tutaj ostatecznie mogę sobie jeszcze potem raz przepisać i podkreślić, że tutaj wyjdzie stąd 2. I teraz liczę pochodną drugiego rzędu z y kwadrat. Patrzę na pochodną pierwszego rzędu i widzę, że ponownie stworzył mi się iloczyn i co więcej, w obu funkcjach jest y, czyli chociaż chcę czy nie chcę, to muszę obliczyć to znowu z pochodnej iloczynu, rozpisać cały wzór. Tak więc zaczynam, liczę po y, czyli x jest moją stałą, czyli najpierw pochodna z e do minus x kwadrat plus y kwadrat plus 2x, czyli ponownie pochodna z funkcji zewnętrznej, czyli z e to jest dalej e do potęgi. Teraz rozbieram cebulę, czyli dobieram się do funkcji wewnętrznej i liczę z niej pochodną, czyli moją funkcją wewnętrzną jest tutaj ten wykładnik. I liczę po y, czyli ten minus mi tutaj zostaje. Tutaj z tej pochodna będzie 0, bo x jest u nas stałą. Tutaj będzie 2. Y i tutaj pochodna 2x też jest 0, bo to jest stała, czyli nie jest tak źle. Czyli policzyłam pochodną z pierwszego czynnika razy niezmieniona druga funkcja, czyli razy minus 2y, dodać. Przepisuję pierwszą bez zmian, czyli e do minus x kwadrat plus y kwadrat plus 2x przepisuję. Razy,
pochodna po y z tej drugiej funkcji, czyli z minus 2y, czyli to będzie po prostu minus 2. I tutaj ponownie chcę dokonać kosmetyki matematycznej, żeby to wyglądało troszeczkę ciekawiej, czyli wyłączam sobie wspólny czynnik przed nawias, razy, i co mi tutaj zostaje? Jeżeli to wymnożę, to da mi 4y kwadrat i tu będzie minus 2 mi zostanie z tego nawiasu, ale została mi jeszcze do policzenia pochodna mieszana, 2y pochodna mieszana, tak jest. Ojejku, mieszana po y. No i tak, pamiętamy ideę pochodnej mieszane, wybieram sobie którąś z pochodnych pierwszego rzędu i liczę ją jakby inaczej, z innej zmiennej niż liczyłam wcześniej. Ja się przyglądam i tak szczerze mówiąc bardziej podoba mi się pochodna pierwszego rzędu z y, więc policzę sobie z niej pochodną mieszaną i ponieważ muszę policzyć po innej zmiennej, więc będę liczyła z niej pochodną po x. I teraz tak, tutaj mamy iloczyn też, ale uwaga, tylko w jednym czynniku jest x, natomiast w drugim jest y. Więc ja nie muszę korzystać tutaj ze wzoru na pochodną iloczynu. Czyli co mogę zrobić? Wyłączę sobie stałą przed nawias, a moją stałą w tym momencie jest y, czyli ja sobie wyłączę minus 2y tutaj na początek i będę liczyła pochodną tylko z tego wyrażenia, które ma x, czyli z mojego e do potęgi. I tutaj ponownie pochodna złożona, czyli pochodna z funkcji zewnętrznej z e, jest dalej e, razy dobieramy się do naszych funkcji wewnętrznych, czyli liczymy sobie pochodną z tego, co tutaj jest, po x, czyli mamy minus i tutaj jest 2x, stała, czyli 0 i plus 2. I moi drodzy, w ten sposób wygląda nasza pochodna, i na której też, jak już robimy na wszystkich, to kosmetykę zrobimy też na tej, wymnożymy sobie plus 2x razy. Te minusy się zredukują i teraz wystarczy, że wymnożymy sobie tak 2y razy 2x to jest 4xy, 2y razy 2 to jest plus 4y. I w takim oto sposobem wyliczyliśmy pochodne drugiego rzędu, wszystkie. Wracamy teraz do tablicy głównej, na której dalej będziemy rozpatrywać, badać ekstremum w punkcie. Witam ponownie na tablicy głównej. Moi drodzy, pozwoliłam sobie nie przepisywać już pochodnych drugiego rzędu, ponieważ jak już zauważyliście, jest to dosyć rozbudowane. Mam nadzieję, że macie je na swoich kartkach papieru zapisane. My natomiast automatycznie teraz przejdziemy do kroku piątego, w którym to tworzymy macierz A. Macierz A, która będzie nam bardzo mocno potrzebna do określenia, czy w tym punkcie jest ekstremum, czy nie ma. Macierz A, jak już mówiliśmy w poprzednich częściach, jest to macierz, która w naszym przypadku, jako że mamy dwie zmienne, jest to macierz 2 na 2. Jak już tutaj napisałam, po kolei w tych właśnie miejscach macie wpisać sobie do tej macierzy pochodne drugiego rzędu. Ja, ponieważ nasze pochodne drugiego rzędu, to wyszły pochodne dosyć rozbudowane, jak już mówiłam wcześniej, pozwolę sobie tę macierz zapisać w taki trochę sprytny sposób, ponieważ w każdej z tych pochodnych drugiego rzędu występował jeden wspólny czynnik, mianowicie e do tej naszej minus potęgi x kwadrat plus y kwadrat plus 2x. Ponieważ jest taka własność macierzy, że mogę, jeżeli mam przed macierzą jakiś czynnik, to mogę pomnożyć ten czynnik przez każdy element macierzy. Ja zrobię to w drugą stronę, mianowicie wyłączę sobie ten czynnik przed moją macierz, czyli tutaj, a w macierz wpiszę tylko to, co zostało mi, tak jakbym z każdej pochodnej wyłączyła ten czynnik i wstawiła go sobie właśnie tutaj. Czyli co mi zostanie? Zostanie mi 4x kwadrat plus 8x plus 2, to powstanie mi z pierwszego, z pochodnej drugiego rzędu z x kwadrat. Tutaj będzie 4xy plus 4y. Tutaj to samo. Natomiast tutaj będzie
4y kwadrat minus 2. I teraz, moi drodzy, jak pamiętamy, musimy obliczyć wartość tej macierzy w naszym punkcie, który jest kandydatem na ekstremum, czyli w punkcie minus 1, 0. Czyli teraz zapiszmy sobie macierz A od punktu P1. Jak ona będzie wyglądała? Na początku mamy E, czyli jeżeli podstawimy tutaj minus 1 i 0, to tutaj tak będzie. Minus 1 do kwadratu, bo to jest x i y, czyli to będzie 1, 0, minus 2. Czyli to będzie 1, 0 i minus 2. Zgadza się, czyli to będzie 1 minus 2, czyli będzie minus 1 i minus 1 z tym minusem, to wyjdzie nam e do pierwszej, czyli po prostu e. A w naszej macierzy będziemy mieć co? Jeżeli ja tu podstawię dalej, to będę miała co? Będę miała 4 minus 8 to jest minus 4, plus 2 to jest minus 2. Tutaj jak podstawię, to niestety, ponieważ wszędzie mam y, to mi się wszystko wyzeruje. Czyli tu będę miała 0 i tutaj też będę miała 0. Natomiast tutaj będę miała 4 razy 0, to będzie 0 i tutaj też będę miała minus 2. Czyli powstanie mi taka macierz i jak pamiętam, ja z tej macierzy muszę wyznaczyć wyznacznik, żeby dowiedzieć się, co dzieje się, czy mam tu ekstremum, czy nie mam. Jak się wyznaczało wyznacznik z takiej macierzy? No to cóż, E mogę sobie przepisać i wyznaczyć wyznacznik z minus 2, 0 i minus 2. Czyli jak to leciało, moi drodzy, na krzyż, czyli moje E dalej zostaje przepisane. I tutaj mnożę sobie minus 2 razy minus 2 to jest 4, minus 0, czyli tu będzie razy 4, co jest jak najbardziej większe od 0, bo liczba e jest liczbą dodatnią. Czyli tu jest e razy 4, żebyśmy ten mnożenie widzieli. I teraz, moi drodzy, wiem, że wyznacznik jest dodatni, czyli jest ekstremum. Spoglądam sobie na ten wyraz tutaj. Jeżeli jest on wyrazem ujemnym, to wówczas w moim punkcie, który badałam, czyli w moim punkcie P1 mam, czy po prostu P, tak, tutaj było P, więc niepotrzebnie tutaj pisałam indeksy, czyli w moim punkcie P mam maksimum, gdyby tutaj była liczba dodatnia, to by było minimum. I teraz, moi drodzy, żebyście sobie poćwiczyli ten przykład. Jak widzieliście, ten przykład jest dosyć rozbudowany, ale jest dostępny dla wszystkich jak najbardziej. Obliczcie sobie przykład tego typu. Mam nadzieję, że wszyscy będą tutaj widzieli. To jest e do x kwadrat minus xy plus y kwadrat. Możecie pochwalić się odpowiedzią, wysyłając ją na maila matna+@gmail.com. Ja zapraszam do kolejnych części z cyklu Ekstremum funkcji wielozmiennych. Wszelkie pytania, wątpliwości kierujcie także do naszego maila. Jeżeli chcecie, żeby pojawiło się coś nietypowego, coś, czego nie ma na naszym kanale, jakieś zadanie, jakieś zagadnienie, to także piszcie na matna+@gmail.com. Jeżeli też poszukujecie jakichś zagadnień, a nie możecie ich dokładnie znaleźć na kanale, być może pomoże Wam w tym strona matematykana+.pl. No i cóż, zapraszam do subskrypcji i życzę udanego dnia.